Niezwykły jest sufit sali poselskiej. 194 rzeźbione głowy mieszczan i szlachciców przypominają siedzącemu na tronie monarsze o ludziach, których los trzyma w swoich rękach. Legenda głosi, że jeden z królów nie chciał wysłuchać kobiety posądzonej o kradzież. Kiedy wydawał na nią wyrok, z sufitu dobiegły słowa: sądź sprawiedliwie. Król uniewinnił kobietę, ale kazał zawiązać rzeźbie usta. W sali poselskiej Zygmunt przyjmował zagranicznych ambasadorów i posłów i odbywał ważne narady. Fryzy zdobiące ściany miały powściągać wzniosłą retorykę mówców. Fryz Dzieje życia człowieka autorstwa Hansa Dürera przedstawia drogę od kołyski po nieuchronny grób. Zygmunt całe swoje życie zabiegał o utrzymanie pokoju, niezbędnego przecież dla dobrobytu poddanych. W roku 1532, na 2 lata przed śmiercią, przekazał koronę synowi. Podobnie jak ojciec, Zygmunt August zwalczał nietolerancję. Za jego panowania Polska zyskała sławę bezpiecznej przystani dla heretyków. Kraków bogacił się dzięki podatkom i wpływom z handlu. Znaczną część tych bogactw król wydawał na swoją pasję, na sztukę. Jego monogram umieszczony pomiędzy fantastycznymi stworami do dziś zdobi jeden z ponad 130 flamandzkich arrasów z jego kolekcji. W sali senatorskiej, największej na zamku, galerię arrasów zwieńcza kasetonowy sufit. Najlepsze warsztaty w Brukseli przez całe lata wykonywały tylko królewskie zamówienia. Zaprojektowane przez najsławniejszych niderlandzkich artystów, tapiserie przedstawiają sceny biblijne. Rajski ogród, Noego wiodącego zwierzęta do arki i straszliwą karę potopu. Arrasy dokumentują także zdarzenia, które na zawsze zmieniło życie Europejczyków, odkrycie nowego świata i jego bogactw. Egzotyczne owoce i warzywa, pomidory, kalafiory, dynie i melony trafiły na polskie pola i stragany. Polscy rolnicy zaczęli eksportować nadwyżki zboża do Europy Zachodniej, zwiększając zamożność swego kraju. Królestwo Polskie było u szczytu potęgi. Za czasów Zygmunta Augusta w Polsce panowała religijna i kulturalna swoboda, niespotykana gdzie indziej w Europie. W złotym wieku polskiego imperium zamek na Wawelu olśniewał. Zygmunt August miał równie duży gest jak jego ojciec, który powiedział: nie przystoi nam oszczędzać na tym, czego nam nigdy nie zbraknie. Jednak idylla polskiego odrodzenia nie trwała długo. Zygmunt II August nie pozostawił męskiego potomka. W roku 1587 szlachta wybrała na króla szwedzko-polskiego księcia. Przyjął on imię Zygmunta III. Nowy monarcha o bystrym, lecz niespokojnym umyśle sprowadził na Wawel nową rozrywkę – piłkę nożną.
Zygmunt III nie był humanistą, nieśmiały i skryty, izolował się od poddanych. Na długie godziny zamykał się w laboratorium w baszcie zwanej Kurzą Stopką, gdzie praktykował alchemię, starodawną sztukę zmieniania metali pospolitych w złoto. W swej dziwnej pasji król alchemik poszukiwał sposobu na stworzenie panaceum z pospolitych ziół. W tamtym okresie alchemia zaczęła odrzucać mistykę, kładła podstawy pod współczesną chemię. Jak głosi podanie, jedno z monarszych doświadczeń wymknęło się spod kontroli. Z płonącej baszty króla uratowała służba. Przeciwstawiający się alchemii kler uznał pożar za karę boską zesłaną na króla, który przedkładał diabelskie sztuczki nad stwórcę. W roku 1595 północne skrzydło Wawelu rzeczywiście spłonęło. Ogień zniszczył arrasy, meble i obrazy. Tylko dzięki kamiennej przyporze dziedzińca pożar nie rozprzestrzenił się na cały zamek. Na miejscu pogorzeliska Zygmunt III postanowił zbudować nowy Wawel. Tak jak wcześniejsi królowie, sprowadził włoskich mistrzów. Włosi ozdobili zamkowe wnętrza manierystycznymi i wczesnobarokowymi ornamentami. Mocarstwowe ambicje Zygmunta III Wazy sprowadziły na Polskę ciężkie czasy. Z jego rozkazu kraj cierpiał 30 lat wojen ze Szwecją. Bliskie związki króla z Rzymem wplątały Polskę w krwawe kampanie przeciwko Imperium Otomańskiemu. Przeciwnie niż jego poprzednicy, Zygmunt III Waza nienawidził reformacji. Ufundował nawet kościół w nadziei przyciągnięcia poddanych do katolicyzmu. W roku 1609 król wyruszył na Moskwę, opuszczając Wawel na zawsze. Porażka, jaką poniósł, była początkiem końca potęgi Polski. Złoty wiek kończył się. Wawel, nie będąc już ośrodkiem władzy królewskiej, czekał na lepsze czasy. Przez następne trzy wieki Polskę nękali najeźdźcy. Jednak groby wielkich polskich monarchów były poza ich zasięgiem. Niczym podziemne źródło odżywiały żyjące nadzieją serca. W roku 1794, gdy Rosja, Prusy i Austria przygotowywały ostateczny rozbiór Polski, lud Krakowa powstał. Pod wodzą weterana amerykańskiej wojny o niepodległość, chłopi pokonali rosyjską armię. W końcu ulegli. Ale w Krakowie marzenia o niepodległości żyły nadal. A na Wawelu ostoja narodowej tradycji przeniosła się z pustego zamku do katedry. Po II wojnie światowej pewien absolwent podziemnego seminarium poszedł w ślady Stanisława, bohaterskiego polskiego świętego. W kraju rządzonym przez wrogi komunistyczny reżim został biskupem Krakowa, a potem papieżem. Nikt lepiej nie umiał przelewać w serca Polaków siły bijącej z Wawelu niż Jan Paweł II w swoich kazaniach. Mówił, że cała tysiącletnia tradycja Polski, chrześcijańska i narodowa, na Wawelu jest wciąż żywa i namacalna. Tradycja i historia na pozór dotyczą tego, co minęło.
Jednak w tradycji skupia się wszystko to, co w narodzie prawdziwie wielkie i dobre. To właśnie ona pozwala mu trwać. Wersja polska, Studio Kompany, Warszawa. Tłumaczenie tekstu Jolanta Jesz. Czytał Wojciech Gąsowski.